Kolejne informacje z NewsShota. Ważne ogłoszenie dla fanów serii Hitman. Developer IO Interactive pochwalił się nowościami, jakie zostaną dodane do Hitman 3 w czasie drugiego roku istnienia i wspierania produkcji. Po pierwsze i chyba najważniejsze dla antyfanów ekskluzywności, po roku od premiery Epic Games Store traci prawo pecetowej wyłączności do trzeciej części rebootu serii. Paczuszka zatytułowana Hitman Trilogy, zawierająca, jak sama nazwa wskazuje, trzy najnowsze części gry, trafi już 20 stycznia nie tylko na platformę Steam, ale również zostanie włączona do usługi Xbox Game Pass. Po drugie, możliwość wcielenia się w łysego zabójcę na zlecenie w rzeczywistości wirtualnej, do niedawna obecna tylko na konsolach, będzie dostępna także na pecetach. Brawo! Po trzecie, zostały zapowiedziane dwa nowe tryby gry. Jednym z nich będzie Elusive Target Arcade, który wygląda jak połączenie trybów Elusive Target i Escalation, ale bez głównego mankamentu tego pierwszego, czyli ograniczenia czasowego. Drugim z nowych trybów jest tryb freelancera. Ma być on połączeniem roguelike'owych założeń losowości oraz ponoszenia konsekwencji swoich czynów i wyborów oraz sandboxowego roleplayowego tworzenia własnej kryjówki i rozwijania własnego arsenału. Zapowiada się świetnie. Przynajmniej jeden człowiek w redakcji czeka z niecierpliwością. Wydaje mi się, że nawet więcej niż jedna osoba. Co sądzicie o tym pomyśle, że jesteście takim prawdziwym agentem i naprawdę możecie zginąć i naprawdę musicie przygotowywać swoją kryjówkę i kto będzie chciał w to grać? Znajdą się tacy? Hardkorowi pecetowcy. Tak? Tak. Bo zastanawiam się właśnie, czy... Pod warunkiem, że będą mogli sobie robić mody do tej gry, bo inaczej szybko zrezygnują, bo na pewno już mają coś dużo bardziej skomplikowanego w tym samym... Zastanawiam się, czy Hitman jeszcze żyje, bo nie ukrywam, ja przestałem grać już jakiś czas temu. Ty, Wiktor, ostatnio w którego Hitmana grałeś? Ostatnio grałem w dwójkę, tylko że DLC-ek, to był DLC-ek z jedynki. Jestem takim świrem, który zaczął grać tą pierwszą część, która... Pierwsza część, nie ta z 2000 roku, tylko pierwsza część nowego Hitmana. Ta epizodyczna i zacząłem maksować każdy z poziomów, ale później wyszła dwójka, więc kupiłem dwójkę, a do niej DLC-ka, a raczej dostałem dwójkę i dokupiłem do niej DLC-ka i zacząłem maksować znowu pierwszą część, tylko że w dwójce i do dwójki nie dotarłem. Czyli okej, okay, dwa razy przeszedłeś, zmaksowałeś pierwszą część, nawet w drugiej części. Tak, kto zrozumiał, rękę w górę, skończyłem. Nikt nie podnosi ręki do góry, wcale się nie dziwię, zakręciłeś mnie mocno. Intel Extreme Masters Katowice 2002, stacjonarnie z publicznością na trybunach. To bardzo ważna informacja, bo to największe wydarzenie sportowe w Polsce, jedno z największych na świecie. Odbędzie się po dwuletniej przerwie z udziałem publiczności na żywo. Impreza będzie w całości biletowana, a dodatkowo wejście będzie możliwe jedynie po okazaniu ważnego unijnego certyfikatu COVID. Ważne targi i Intel Extreme Masters Expo nie odbędą się. Impreza odbywać się będzie w dniach 25-27 lutego w katowickim spotku. Targów nie będzie, ale Intel Extreme Masters będzie. Czyli tak to będzie działać, bo to zawsze było z imprezą targową połączone. Byli wystawcy, pamiętam, że nawet stworzyliśmy wtedy Huberek YouTuberek. Tak, Hubert był razem z nami, pomykała jako właśnie gramy na Maxa i zrobiliśmy jednego Huberka YouTuberka i wystarczyło, że ja zrobiłem sobie z nim zdjęcie i ustawiła się kolejka, żeby robić z nim zdjęcie. To było takie zabawne, manipulacja jest cudowna. Stalker 2 opóźniony. Ja się boję, że w naszej ankiecie najbardziej oczekiwanej gry na rok 2022 trzeba będzie Stalkera przerzucić na 2023 zaraz, ale jeszcze nie jest tak źle. Elden Ring co roku. Też. Najbardziej oczekiwana gra. Premiera gry Stalker 2 Heart of Chernobyl została oficjalnie przesunięta na 8 grudnia tego roku. W tweecie od deweloperów możemy przeczytać, że dodatkowe 7 miesięcy prac jest potrzebne do zrealizowania naszej wizji i osiągnięcia pożądanego stanu gry. Stalker 2 to największy projekt w historii GSC, który wymaga gruntownych testów i dopracowania. Jesteśmy przekonani, że prace powinny trwać tak długo, jak to konieczne, zwłaszcza w przypadku takiego projektu. Czy nie macie wrażenia, że CD Projekt Cyberpunkiem dał wytrych wszystkim deweloperom, żeby móc przedłużyć wydanie swojej gry, zasłaniając się właśnie tymi słowami? Potrzebujemy. A co to wcześniej nie przekładano gier? Przekładano, ale teraz jest to taki właśnie na zasadzie, żeby spełnić wasze oczekiwania i żebyśmy my byli dumni w pełni z gotowego produktu. Ale to też się tak mówiło. Generalnie wiesz, jakby, czyli się mylę. Może ta kwestia z tym CD Projektem to taka była głośniejsza, nie? Że każdy śledził tą premierę, to była najbardziej wyczekiwana gra w historii branży. Jeszcze była przesuwana z 50 razy, nie? No to, bo zwykle te gry to gdzieś tam mają jedno, dwa opóźnienia, a tam to wiesz. No dobra, to jednak na wiosnę. No dobra, to może na czerwiec, jednak na wrzesień. Tak, a potem wrzesień. Na czerwiec najpierw, tak. Potem, tak no. Potem na wrzesień, potem na końcówkę listopada, potem jeszcze dwa tygodnie, grudzień, tak, nie? Tak, to prawda. Powiedzmy, że ten wyraz, potrzebujemy troszkę czasu na dokończenie gry, to obecnie po cyberpunku jest wyrażenie, a pamiętacie cyberpunka? Tak, mniej więcej też to tak rozumiem. Tak, bardziej. Tak, też to tak rozumiem. Bo takie rzeczy się działy wcześniej i dokładnie takich samych tekstów używano, ale kontekst się zmienił w świadomości graczy. Przecież nie chcecie, żebyście dostali niegotowy produkt. Tak w
skrócie. Games Done Quick z kolejnym rekordem i nie chodzi o rekord czasowy. W czasie corocznego wydarzenia speedrunningowego Awesome Games Done Quick 2022 udało się pobić dotychczasowy rekord dotacji zebranych na rzecz organizacji dobroczynnych. Nowa rekordowa kwota to 3 416 729 dolarów amerykańskich. Oczywiście gratulujemy wyników i jeszcze małe sprostowanie. W ubiegłym tygodniu wspominaliśmy, że organizacją dobroczynną wspieraną przez wydarzenie jest Doctors Without Borders. Była to informacja błędna, a rzeczywistą organizacją charytatywną, na rzecz której zbierane były datki, było Prevent Cancer Foundation. Ach, jeżeli chodzi o speedrunning, słuchałem zeszłotygodniowej audycji, nic złego nie powiem o speedrunningu. Nowy Mario Kart jest w produkcji. To jest dobra informacja, bo nie jest to odgrzewany kotlet z poprzedniej generacji, jak miał to, było to w przypadku Mario Kart 8 Super Deluxe, czy Deluxe to się po prostu nazywało, czyli to była wersja z Wii U z dodatkami. Przynajmniej tak jest według doktora Serkana Toto, jeżeli chodzi o nowego Mario Karta, analityka pracującego dla firmy konsultingowej Kantan Games, specjalizującej się w japońskim rynku gier wideo. W rozmowie z portalem Game Industry doktor Toto miał stwierdzić, że mimo, że Mario Kart 8 Deluxe wciąż sprzedaje się bardzo dobrze, Mario Kart 9 jest w aktywnej produkcji. Co więcej, gra ma zaoferować nową mechanikę, tak jak zrobił to Mortal Kombat 8, chciałem powiedzieć. Mario Kart 8, skrót MK, wprowadzając antygrawitacyjną jazdę po ścianach. Miałoby to sens, oryginalnie podstawowa wersja Mario Karta 8 miała swoją premierę w 2014 roku. No fanom na pewno należy się kolejna odsłona. Oczywiście Nintendo jak Nintendo plotek nie potwierdza ani nie neguje. Co do tej nowej takiej opcji jazdy po ścianach antygrawitacyjnej. Pamiętacie, jak to wyglądało? To wyglądało tak generalnie, że ściana się obracała, samochodzik tak średnio się obracał, więc dla nas to nie miało żadnego znaczenia, bo nawet nie wiedzieliśmy, że jesteśmy do góry nogami, więc takie to są nowości w Mario Kart. Najlepsze Mario Kart. Co możesz wymyśleć tak naprawdę? 3D. Tak jak było na 3DS-ie bez okularów. W siódemce to było o takie, creme de la creme. To po prostu było cudowne. Nie wiem, co jeszcze można tam wymyślić. No, na Switchu to chyba tego nie upchniesz. To prawda. A właśnie, o produkcji konsol słów kilka. Chciałoby się zaśmiać, że w przyrodzie nic nie ginie, gdy jedni prą do przodu, inni muszą się cofać. Mówimy tutaj o cyklach produkcyjnych konsol Sony i Microsoftu. Przedstawiciel Microsoftu zapytany przez portal The Verge o to, jak ma się produkcja Xboxów, odpowiedział, że wszystkie Xboxy One, w tym X oraz S, nie są produkowane do końca 2020 roku. Potwierdził również, że całość wysiłków produkcyjnych w 2021 roku była skupiona na Xboxach Series X i S. Tak, to jest właśnie ten przykład, który idzie do przodu, ale w tyle niestety zostaje Sony. Jak donosi raport serwisu Bloomberg, Sony planowało zakończyć produkcję PS4 wraz z końcem 2021 roku, lecz zostało zmuszone do zmiany swojej strategii biznesowej. Stało się to oczywiście przez krytyczne braki magazynowe PS5. Sony, nie będące w stanie nadążyć za popytem na swój najnowszy sprzęt, miało poinformować partnerów biznesowych o zarówno kontynuacji, jak i przeznaczeniu większej ilości środków na produkcję PS4. Według Bloomberga ma to zarówno zmniejszyć popyt na PS5 w ramach substytutu oraz jako skutek długofalowy poprawić relacje z partnerami produkcyjnymi. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę na jedno. Kiedy Microsoft mówił, wydajemy nową generację, starą będziemy wspierać przez 2 lata, wszyscy mówili, chcemy kupić nową konsolę, chcemy grać w nowe rzeczy. Tymczasem Sony. Dobra, to jednak będziemy robić nowe konsole, a Microsoft już nie robi nowych konsol. Wszystko się zmienia na naszych oczach. Wszystkie strategie biznesowe nagle upadają, wszystkie pomysły nagle się zmieniają. Sony zmienia się w Microsoft, Microsoft w Sony. Gdzie my żyjemy? Jakie to jest multiversum? A to od początku generacji tak było. Na samym początku, jak te konsole wychodziły, to pamiętam, że tam było to zamieszanie ze wsteczną. Bo najpierw Microsoft powiedział, że nie będzie miał wstecznej, ostatecznie miał, a Sony mówiło, że... Nie, odwrotnie. Sony mówiło, że nie będzie miało wstecznej do PS4, tak. A w końcu miało. Microsoft przez chwilę coś tam nie miał. Nie wiem, jak to w końcu działało, ale wiem, że to było strasznie zamieszane. I no cóż, musi się mieszać, bo przecież Microsoft tak dostał pośladki w poprzedniej generacji, że jakby musiał zamieszać, tak? To prawda. Miałem jeszcze jakiś komentarz do tego. A, wiem, panowie, czy sprawdzaliście może ceny PlayStation 4 teraz? Konsola poprzedniej generacji w wersji Slim kosztuje więcej niż konsola nowej generacji Xbox Series S. Jeżeli chcecie kupić używaną. Nowe są jeszcze droższe, a PS4 Pro kosztuje tyle, ile PS5 bez napędu, jeżeli dostaniecie PS5 bez napędu. Coś się podziało z tymi cenami, dziwne rzeczy się dzieją. Mój kolega chciał kupić PS4 dla chrześniaka, powiedziałem, na 100% będzie 800 zł będzie kosztować wiadomo, Slimka. Wiadomo, co się stało, braki produkcyjne i skalperzy. Masakra, naprawdę, nie da się w sklepach kupić PS4, tylko używki, ewentualnie tylko aukcje internetowe na OLX-ach. Uważajcie, bo PS4 jest często właśnie tym produktem, dzięki któremu robi się tak zwany scam. Ciąg dalszy naszego newshota już teraz, Ricochet jednak nie taki twardy, nie mówimy oczywiście o symulatorze
grze rzucania frisbee od Valve, ale o niedawno ogłoszonym i wprowadzonym do akcji systemie anti-cheatowym zaimplementowanym przez Raven Software dla potrzeby Call of Duty Warzone. Ricochet miał być rewolucyjnym, działającym na poziomie kernela, czyli jądra systemu, oprogramowaniem, które miało wesprzeć popularne Battle Royale w walce z niekończącą się plagą oszustów. Zaczęło się co prawda od kontrowersji z wyciekiem kodu Ricocheta do sieci, ale mimo to, od kiedy system został zaimplementowany do gry na przełomie października i listopada 2021 roku, jakość rozgrywek znacząco się poprawiła. Niestety, jak możemy obecnie wyczytać na subreddicie poświęconym Warzone'owi, gracze coraz częściej donoszą o kolejnych spotkaniach z oszustami. Co trzeba przyznać Raven, to to, że rzeczywiście studio ogłaszało, że wprowadzenie Ricocheta do Warzone ma być tylko pierwszym krokiem w walce z cheaterami. Czekamy na kolejne. I ostatni news na sam koniec, marzenia Phila Spencera o cross-platformowych banach. To tak a propos też tych ricochetowych rzeczy. I nie tylko, bo w wywiadzie, którego szef Xboxa udzielił... Widziałeś barach czy banach? Banach. Słyszałem barach i się zastanawiam teraz, jakby to miało myślisz wyglądać. O wieczorze. W wywiadzie, którego szef Xboxa udzielił dla The New York Times, Spencer potwierdził, że międzyplatformowe bany i blokady użytkowników są bardzo konkretnymi pomysłami oraz że osobiście chciałby implementacji takich rozwiązań. Dodał również, że zdaje sobie sprawę, jak bardzo trudnym dla branży gier wideo byłoby zmierzenie się z taką inicjatywą. Koncept jest ciekawy, o ile oszukiwanie na konsolach jest sporadyczne, nie wliczając sytuacji crossplayowych, to już możliwość transferu swojej listy zablokowanych użytkowników między Xboxem a PlayStation i tak dalej byłoby naprawdę no dotkliwe. Przede wszystkim, o ile to nie będą bany na 9000 lat za pokazanie Kim Jong-una na samochodzie, bo to już był dziwny ban. Forza Horizon. To jest taki, wiesz, to jest taki typowy Phil Spencer, który tam raz na miesiąc musi powiedzieć, że jesteśmy totalnie otwarci na Sony. A teraz nowe Elder Scrolls będą ekskluzywem. Phil lubi pogadać o tym, jak to on to chce, jakie rzeczy on chce robić na PlayStation. Pozdrawiamy bardzo gorąco czat, który jest razem z nami. Na przykład pisze Public, elegancko mam PS4 Pro, miałem sprzedać, ale widzę, że opłacało się poczekać. Przejdę jeszcze Ghost of Tsushima i mogę sprzedawać. Tak, Public, zdecydowanie teraz ceny używanych PS4 są bardzo wysokie. Do tego Piotrek dodaje też, myślałem ostatnio o kupnie PS4, ale trochę mi się nie podoba fakt, że muszę kupować PS Plus, żeby grać po sieci. No niestety, tak wygląda świat od 15 lat. Bobby Mac, PS4 to trzeba szukać na dziale AGD obok odkurzacza. O, to dobra informacja, może tak być, w sensie, że tak głośno chodzą, czy że tam są ukrywane. Dziękuję, nie zrozumiałem.